Dzień dobry kochani. Dzień dobry kochani. Jak powiedziała moja żona, za kamerą jest Gosia, ja jestem po tej stronie. Witam Was serdecznie na kolejnym vlogu kulinarnym, bo teraz czas karawaningu żeśmy uśpili na czas zimowo-jesienny. No zobaczcie co jest na dworze. Tak, dzisiaj jest fatalna pogoda, deszcz ze śniegiem pada, pogoda nie rozpieszcza. Moi drodzy, jakiś czas temu, a dokładnie 9 dni temu z Łukaszem bodajże, albo z Mateuszem robiliśmy schab dojrzewający w dwóch przyprawach. Na słodko, z papryką słodką, czerwoną i na ostro. Już jest ładnie wysuszona, właściwie nie wiem czy dojrzała, zaraz zobaczymy i zobaczycie razem z nami. Zaczynamy. Oczywiście pierwszy na ostro. Czekaj Gosieńko, wyciągnę. Pamiętacie, tam było 3 kg schabu, jak kupiłem go u rzeźnika. No prezentuje się tak, daj tu może zbliżenie. Jest tutaj oczywiście rozmaryn, kolendra, pieprz czarny. No, wygląda tak smakowicie. Wygląda smakowicie. Zobaczymy teraz jak wygląda w papryce czerwonej, słodko, na słodko. To bardziej dla dzieci, chociaż oboje. Łukasz bardziej chciał. No i tak wygląda. Jest nawet dość miękki. A ten? Coś nam się dało, sól chyba. No dobra. Sypie się trochę ziół z tego schabu. Przepraszam za hałas, bo wykorzystamy dzisiaj krajalnicę. Dajcie... Aha, no jeszcze trzeba przekroić. No nic nie mówisz, Gosiu. Pierwsze kolejne. O. Wow. Tak wygląda po przekrojeniu. Bardzo miękki. I zobaczymy. O. Oba te schaby, właśnie to był jeden kawałek, przekrojony był na dwie części. Oba wisiały obok siebie w jakieś 50 cm odległości. W idealnych warunkach wisiały. W idealnych, takich samych, przepraszam, nie w idealnych. Czy idealnie smakuje? Zaraz się przekonamy. Ustawiam na 1,5 mm. Pierwsze takie krojenia to są takie krojenia rozruchowe, więc dajcie mi chwilę, przepraszam za dźwięk, bo dość ta krajalnica hałasuje. No dobra, to teraz zmniejszymy na 1,5, bo to jest no dobrze. Na talerzyku ułożymy je. 4, 5 kawałków. No dobra łasucho, zobacz. To może już tak pod święta zrobimy. A dzisiaj mam fartuszek idealnie pod święta gwiazdy. Śnieżynka nasza. Śnieżynka. No jak, Gosia? Bardzo dobre. Myślisz, że doszło? Rewelacja. Faktycznie kruchy jest mega. Ale pachnie. Szkoda, że tego nie czujecie. Dziarina dalej pycha. Nie czuć tej papryki tak nie mocno. Ale nie smaczne. Na ostro. Znowu ze 2 podejścia, żeby wyrównać ściankę. Zobaczymy. No proszę, zobacz. To ja pokażę do kamery, zobaczcie jak się rozrywa. Ale dobre też. Ale pachnie? Pachnie rewelacyjnie, bardziej pachnie ta na ostro. Ta na ostro, bo tu dałem więcej rozmarynu. Ale pycha. Właśnie nie powstydzimy, co? Myślę, że skroimy kilka po połowie może. I następny odcinek nagramy z tą nową zgrzewarką do opakowania próżniowego. Może żeby do świąt po prostu zostało trochę. Bo jak będziemy dalej trzymali. Oj, powiem wam szczerze, że nie wiem czy tam wystarczy do świąt. Zobaczcie, jeszcze raz zbliżenie damy. Mega mięciutkie. Mam jeszcze dwóch łasuchów w domu. Tak, jak przyjdą na pewno ci ze szkoły, to będą z całą pewnością konsumowali, bo już truli, żeby... A poza tym, że nie będziemy tak kroić takie cienkie, bo oni zawsze lubią grubo. Tak, to prawda. No cóż, jeśli wam się podobał ten vlog, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, kochani!